Dobra, cześć i czołem, Emil, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj z trybu siedzącego. Siedzę aktualnie sobie na kanapie i spróbujemy w ten sposób pograć, bo ostatnio jak się tam mierzyłem z tymi przeciwnikami, to troszeczkę pobijałem sobie meble, nie będę tego ukrywał. Nic jakiegoś strasznego, ale mimo to troszeczkę się obiłem sam też, więc teraz będzie z trybu siedzącego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, co tutaj mamy. Aktualnie podróżuję sobie po mapie. Byłem już tutaj, no, w głównym miejscu. O, coś tu jeszcze jest. To jeszcze trzeba będzie tu przyjść. Dobra. Byłem w Watchtower u niego. Tu nawet był coś nawet zrobiłem przez moment. Niestety wam tego nie zdążyłem pokazać. Przekazałem klucz taki jakby w formie krzyża ptakowi jakiemuś, także no 56% tutaj zostało już jakby zrobione rzeczy, także coś ciekawego, ok. 56% już jesteśmy ukończeni. Dobra, teraz tak, jeśli chodzi o dalej, o dalszą, jeśli chodzi w ogóle o to miejsce, nie? Co tu możemy porobić? Mamy bazar i teraz jeszcze na bazar właśnie przybyłem, bo mamy tak, tutaj jest do zrobienia side quest i tutaj mamy coś do zrobienia też z side questem. Pójdziemy, zobaczymy w ogóle o co tu chodzi, co możemy zrobić, bo może coś jest do ukończenia, może do wzięcia. O, zrobiłem co chciałeś. Horus's old man had his uses beyond the whole leading Egypt to peace and prosperity. I'm the god of lost causes. I kid. But Horus needs to know. He's not one of them. Hmm, 5 skill pointsów. Skill points orb jakieś? Dobra, weźmy jeszcze raz, co ty w ogóle tutaj. What do you want? You need more allies than me to find the Ma'at stones. Dobra, pokaż mi swoje towary, nie? Więc tak, bociana szpak. Ja mam 6070 i jakieś bitsów 157. No to zobaczmy, tak, tu jest do wykraftowania potionka. Mam 26 potionek, nie wiem jak je używać. Tu są rzeczy do kupienia. A w ogóle coś jeszcze mogę wykraftować? A, to jeszcze. Tych mam 3. Ale mogę wykraftować. Dobra, to wykraftujemy sobie. 2 sobie zrobimy, żeby było 5. Bo to chyba podnosi mojego. O! Collect. A, kurde, lotus. Dla niego lotusa musimy mieć. A ja właśnie go zużyłem. A on tutaj ma lotusa? To byśmy kupili i byłoby wykonane. Nie, on nie ma lotusa, niestety. Tu potionki są do kupienia. Ok, i tu jakieś inne materiały. A tu mogę mu sprzedać. Aha. To podnosi mi plus 5 życia, ale to nic. Ja to bym sprzedał w takim razie, bo mi to do niczego nie jest potrzebne. To do leczenia, to stamina. Ciasto też mi nie jest do niczego potrzebne. Czekaj, jak sprzedać wszystko? Aha, X-em. Dobra. Okej. Okay. Żeby się nie rozdrabniać. Szaszłyki też sprzedamy. To sobie zostawimy, to również. No i to też. Co my tu jeszcze mamy? No tu dużo tego szajstwa. Szkoda, że nie można wszystkiego naraz zaznaczyć. I mu sprzedać. To by było w sumie najlepiej, chyba że się da. Nie, nie da się. Dużo tego można znaleźć, także nie ma sensu tego w ogóle trzymać. O, coś tu nie halo, kurde. Coś za dużo sprzedałem, chyba. Dobra, te rzeczy też możemy.
No, sporo tych rzeczy. Jestem ciekaw, po co to w ogóle pieniądze mi, bo ja już mam 20 tysięcy tego. Na razie nie ma nic szczególnego do kupienia. Dobra, wychodzimy stąd, od niego. Dobra, idziemy. Gdzieś coś chyba jeszcze tutaj jest. Zerknijmy. Wydawało mi się, tak, w prawą stronę tutaj coś będzie, także pójdziemy tam. Było w prawą stronę tutaj. O właśnie. Dzień dobry. Praise to you, great God. I am Izem, the world's greatest the snake charmer. I will practice charming those snakes. Just you wait. Some time. It will take me some time. I will practice while you're away. I may need it. Aha, z nim nie ma na razie żadnej interakcji. Coś od niego wzięliśmy w każdym razie. Pewnie jakieś zadanko. No i tak, na razie tu nie ma co dalej robić. Zobaczmy tu, czy coś będzie. Tu możemy się przenieść. I to by było na tyle z tego miejsca na razie. W porządku, w takim razie idziemy teraz na tą, bo w tej lokalizacji to mamy 100% ukończone, no bo tam tu nic w sumie nie ma, więc przechodzimy do tej lokalizacji i tu zaczniemy się bawić. Najpierw tu zobaczmy, co tu możemy w ogóle porobić. Tu coś jest, ale z tego co pamiętam, to coś ciężko było tam ogarnąć, to zadanie. Teraz tak, mamy tutaj jakieś zadanko, by się przydało przejść tędy i zobaczymy, czy damy radę. Dobra, zostaliśmy wskrzeszeni, znaczy no, odrodziliśmy się. Tymianek, dobra, teraz tak, w którą my w ogóle stronę musimy iść? Bo ja nawet sobie nie zaznaczyłem tego miejsca, do którego chcę iść, a chcę iść tutaj. Proszę bardzo, dobra, mamy to zaznaczone i teraz to tak jakby... Nie wiem, którędy tam dojść. No nic, spróbujmy przejść właśnie tutaj, tędy, przez tą wodę, do przodu po prostu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak w ogóle. Ona. O, właśnie. Ty mi jesteś potrzebna. Weź mi się zamień. Byśmy ciebie jeszcze uleczyli. A, w taki łatwy sposób się ciebie ulecza. Ej, nie. O, tak szybko można, dobra. Cyk, pyk i lecimy. Tego grzyba byśmy wzięli może? Nie wzięliśmy, dobra, nieważne. W każdym razie, to jest tam. To lecimy. Zobaczymy, czy w ogóle damy radę. Aha, dobra. Okej, wbiegłem, zrobiło się ciemno i mnie przeniosło. Zobaczmy, gdzie teraz jesteśmy w ogóle na mapie. Czy my się w ogóle zbliżyliśmy do tego miejsca? No tak trochę średnio. Bo my jesteśmy tu i idziemy w tę stronę. Do miejsca, gdzie już wszystko zostało zrobione. Także trochę lipa w takim razie, bo my powinniśmy pójść tu. A to chyba tędy jest przejście. Tutaj. Także trochę nie halo się zrobiło. Dobra. Okej, w takim razie wróciłem do miejsca, w którym się wszystko zaczęło i biegniemy. No to w tym kierunku gdzieś miałoby być. O właśnie, ej, czekaj. Tu tam trzeba biec. I travel to destroy a god. If another chooses to join me, I have no quarrel. For now. What is that weeping? Whatever caused it, let it not befall me. Onwards to that anvil shape. Aha, dobra. Czyli to jest to miejsce, gdzie ja nie mam jak przejść. Bo nie mam tego rogu. Nie mam tego rogu. Także ja tu nie przejdę niestety. No właśnie, cofnął mnie. No niestety. To jest ten moment,
To jest właśnie ten moment. Dobra. Czyli tak, to już wiemy, co to jest. To sobie weźmiemy, odznaczymy to. I zacznijmy robić coś innego. A mianowicie pójdziemy sobie w tamtą stronę. Z tym kolesiem nie mam pojęcia, co zrobić. Aczkolwiek przydałoby się tu przyjść, bo tu coś jest. O, coś tutaj jest, ale nie wiem co. Może warto by było nawet tam wejść. Ja już się pogubiłem, gdzie to... O, w tą stronę, dobra. Bo ta część mapy zupełnie jest nieodkryta przeze mnie. Tam jest jeszcze daleko, daleko coś do zrobienia. W takim razie my się cofniemy i pójdziemy właśnie w tę oto stronę. Czyli będzie trzeba naokoło przejść i tutaj dojść do tego. Dobra. Także działamy. No właśnie, w tamtym kierunku musimy pójść, ale najpierw, żeby tam pójść, bo przez tą wydmę nie przejdziemy. Ostatnio przetestowane. Tam jest luka gdzieś w skałach i tamtędy trzeba będzie przejść. Trzeba będzie też jakieś checkpointy odkrywać. Wydawało mi się, że coś warczy. Żeby było łatwiej, szybciej podróżować, bo jednak, no tak jak mówię, ta część mapy jest nieodkryta. No, pszczółki nas nie interesują. No dobra, jesteśmy. I tutaj jest ten koleś, do którego nie mam pojęcia, co on chce ode mnie. I lecimy. Zobaczymy, co tu się w ogóle wydarzy, co tu na nas czeka. Zwiedźmy okolice. Może Anusz coś się pojawi. O. Dobra. Zobaczmy, może będzie trzeba walczyć. To od razu by się okazało, jak wygląda walka na siedząco. O właśnie, dzień dobry. Dobra. Okej. Okay. Czyli pokonaliśmy. Nawet nie było źle, nawet było lepiej, bo jak już coś uderzałem, to w poduszki na kanapie. Także taki plus tej sytuacji. Okej. Dobra, czy... O, właśnie, proszę bardzo, tu coś mamy. Coś, co ona może zrobić. Tylko i co z tego? Ja muszę się jakoś tam dostać. To mi nic nie da, zabierz to z powrotem.
To trzeba jakoś stamtąd wejść. Bo tu jest zejście dopiero. Dobra, to pójdziemy sobie teraz w tą stronę. Zobaczymy, co tutaj słychać. Bo to mi chyba majaczyło z daleka. Także ciekawe, którędy jest wejście. Nie, nie tędy. Tu jest wejście. Tu jest wejście jakieś. Tylko po co? Na co? Aha, bo tu jest zejście, okej. Tu jest wejście, bo tu jest zejście. No i wszystko. Niechcący na ciebie kliknąłem, co ty chcesz ode mnie? Tak, nie rozmawiajmy, nie wiem po co cię w ogóle niechcący zaczepiłem, przepraszam, no. Chciałem po prostu pójść dalej. Okej, okay, no ale jak tam wejść? To jest w ogóle zagadka. Za miliony monet? Nic, dobra, wejdziemy najpierw tutaj, może coś się wyjaśni w międzyczasie. No właśnie, to chyba o to chodzi. Zaraz zobaczymy. Zobaczcie, jest coś tam, widzicie? My to już kiedyś mieliśmy na innych poziomach, ale ja zupełnie nie mam pojęcia, jak tego użyć. Dobra, trochę zbadana lokalizacja. Tu wejdziemy, czy nie wejdziemy? Nie, niewidzialna ściana. Dobra, być. O! Dobra, idziemy. To będzie ciekawe. Znowu będziemy się z kimś tłukli. Ostatnim razem nie było zbyt trudno, a było ciekawie zarazem. O! A, to ja mógł! Ej, jak fajnie! To jest łuk! Jak go wziąć teraz? Gdzie on jest? Okej. Okay. O, no kurde. Gdzie jest to? Ciekawe, jak się ten łuk bierze z powrotem. O, jest. Okej, trzeba zrozumieć, jak on działa, ale fajnie, mam łuk. To mi się... Nie, miałem łuk. Ja chcę łuk. Ja chcę łuk, ej. Fajne to było. I co, i wsio? Nic więcej? Kurczę, jak będzie łuk, to ja biorę łuk.
To mi się przydało jakoś coś zrobić z tym. Może, czy nie? Tylko strzelić. Sprawdźmy. O! Dobrze pomyślałem. Tylko nie wiem, co mi to dało. Okej, czyli wszystko zrobione, bo już mamy skrzynię. I wychodzimy stąd. Super. Dobra, dalej sobie zwiedzimy, zanim wejdziemy tutaj do środeczka. Oj, tam coś chyba jest. Trzeba mi się... Nie trzeba. Tutaj sobie jeszcze wejdziemy, zobaczymy, co tutaj słychać, bo coś tu chyba jest. O, a jak? O, proszę bardzo, checkpoint. To nam się bardzo przyda, pewnie. Bardzo dobrze. Dobra, pozwiedzajmy w takim razie. Lilia. Nie, biały lotus. Bardzo dobrze. Teraz tak, ja nie mogę pływać. Nie umiem. No to tutaj po biały lotus będzie można przyjść. Teraz pytanie moje, czy ty umiesz przez wodę przechodzić? Bo tam coś jest. Zobaczmy. Nie. To nie ten rodzaj zwierzaka. Jeszcze raz? Nie. Dobra. To nie ten rodzaj zwierzaka. Raczej muszę zejść, żeby to zrobić. Okej. To się nie pokazało. Checkpoint. O, już się pokazał. Dobra. Dobrze, będziemy mogli podróżować po raz kolejny do jakiegoś miejsca. Zobaczmy, co tutaj słychać teraz. Czy tu w ogóle coś wartościowego na nas czeka? Jest skrzyneczka. Teraz pójdziemy jeszcze do tych namiotów. Zobaczymy, co tam dla nas przygotowali. I tak, zanim tam jeszcze pójdziemy, to ja jeszcze sobie wejdę, bo chyba mam 7 punktów. No właśnie. Więc tak, tu mamy 2 punkty do rozdania. Wejdźmy jeszcze tutaj. Ok. Tu complete. Tu 2, 2, 2, 3. To zrobimy sobie tutaj 2. U siebie też 2. I jej jeszcze. Ona jest dość... O, tu już 3 punkty. 2 punkty, dobra. Cyk. No i bardzo dobrze. Ona jest jednak bardziej potrzebna niż moje umiejętności. Z tego względu, że ona mi dość często pomaga, no nie? Dobra, zobaczmy, co tu na nas czeka. Okej, przemień się, proszę. Coś? O, tu jeszcze z tyłu jest. No i dobra. Poszło. 7 poziom, 2 punkty. Znowu to rozdzielmy jakoś. Dobra, sobie to teraz dam. Proszę bardzo. No i dobra.
Bardzo dobrze. Ptaszki, ptaszki. Czekaj, żeby było wiadomo, które zebrane, a które nie. Tu sobie wejdziemy. Taki duży, a tylko jedna skrzynia, w sensie namiot. Dobra, czyli tu wszystko już zebrane, tam jeszcze skrzynkę mamy. Raczej nic więcej wartościowego. Aczkolwiek. Tam jeszcze będzie można pójść na górę. Chodź tu, o, właśnie. Zupełnie nic. Ale za to tutaj mamy skrzynkę. Don't ignore me. O masz. O masz. Spadło mi się. Ale numer. O. Nie, dobra. I tak dużo tego mam. Dobra, w takim razie już wszystko jest przeczesane chyba, tak jak zdążyłem już zauważyć. O, tędy nie można. Dobra, to spadamy stąd, idziemy sobie teraz tu na górę, znaczy nie na górę, tylko do tego budynku. O, proszę bardzo. Się samo wzięło, otworzyło. No ciekawe, co tutaj na nas będzie czekało? Zagadka. Ale chwilę, ej, my tu byliśmy. Aha, dobra, włączę mapę. Czyli my już tu byliśmy, my stąd przyszliśmy. No ta, teraz już jest wszystko jasne. No tak, dobra. Najzwyczajniej w świecie po prostu to jest jakieś inne jakby wejście, bo no my tutaj się nie pojawiliśmy wtedy, tak? Tu coś jest. Dobra, aha, dobra. Czyli już jakby mamy to czarno na białym, co to w ogóle miało być. Dobra, wrócimy tu.
Czyli my stąd kiedyś wyszliśmy, ale zupełnie inną jakby drogą. Teraz tak, zobaczmy, co tutaj dalej na nas czeka. W tym oto miejscu. By się przydało pójść gdzieś tutaj, ale to trzeba będzie już zbadać, bo tak, tą stronę mamy już całkowicie zbadaną. Już wiemy, co, gdzie, jak, po co i dlaczego, że tu nie przejdziemy, bo tu jesteśmy zablokowani. Trzeba by było właśnie przejść teraz tu wzdłuż i przebadać tutaj ten fragment i zobaczymy, co tu się w ogóle wydarzy. Następnie dalej trzeba będzie łazić i zobaczymy, co tu się będzie działo. Co tu się w ogóle będzie działo? Najbliżej, żeby dojść do tego punktu, to będzie tu się przenieść. Także przeniesiemy się. Dobra, jesteśmy. Teraz tak. Zerknijmy. My musimy iść jakby w lewo. Znaczy nawet prosto tu przebadamy i tędy może pójdziemy. Zobaczymy, co to w ogóle będzie. Gdzie ona jest? Jesteś tu? Fajnie. Dobra, biegniemy, zobaczymy. Bo tak, tutaj teraz to, co widzimy, to tam próbowaliśmy wejść, ale jesteśmy przyblokowani. Tutaj jest woda, przez którą nie możemy się przedostać. Ale tam z kolei jest luka, nie? Widzicie? Tam jest coś, żeby wejść. Ale my nie jesteśmy w stanie na obecną chwilę tego zrobić. W żaden sposób przejść, nawet bokiem. Na tą wydmę nie będziemy mogli wejść. Także przejdziemy dookoła, zobaczymy, co teraz na nas czeka tutaj. Czy w ogóle coś na nas czeka? No proszę, coś tutaj jest. Zerknijmy w ogóle, co to jest na mapie. Aha, to jest to miejsce, do którego właśnie mieliśmy sobie dojść, o którym myślałem. Także idziemy, zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Mamy też checkpoint, żeby szybciej było później w przyszłości podróżować. Jakieś nam się węże pojawiły. Wiecie co? Zejdźmy. Zobaczymy, co jest. Aha, dobra. Zejdźmy, zobaczymy, czy musimy z nimi walczyć, czy nie. To są... Tak, to musimy z nimi walczyć. Wiesz co, weź ty się zmień. To mi pomożesz. O, ej, co ty taka? Tak po prostu? Dziesiąty poziom i ona tak po prostu załatwiła. Oho. Okej, ja chyba nawet nie zdążyłem nic zrobić. Ona wszystko. Zwęża taka kość. No. Dobra, wygląda to dość ciekawie. Tu myszka. O, tu kolejne stwory. Dobra. Tyle by było, jeśli chodzi o niego. Czy ten żółw będzie nas atakował, czy nie? Nie, raczej żółw... Nie, żółw nie jest naszym wrogiem. Tam mamy skrzynkę, do niej sobie pójdziemy. Weźmiemy tą skrzynkę, a resztę zdobędziemy już na następnym spotkaniu. Chociaż nie, już nawet skrzynki nie weźmiemy. Dobra, moi mili, już mi bateria pada, także trochę sobie już pograłem, bo i poćwiczyłem, i nagrałem dwa odcinki w sumie dla was. Także trzymajcie się i do następnego.